Witajcie po mojej dłuższej nieobecności pod komentarzami innych hodowców, którzy umieszczają systematycznie filmy. Wielu z was pytało mnie, co tam w hodowli słychać, więc zmotywowaliście mnie. Jestem, nagrywam. Postaram się dzisiaj coś tutaj powiedzieć o pierzeniu gołębi w mojej hodowli. Ogólnie o sytuacji, jaka ma miejsce o tym czasie. Nie hoduję nie tylko gołębie, też wiele innych rzeczy. No i w sezonie też właśnie przez to brakuje czasu do nagrywania. A jak też hodowcy inni też jakby w sezonie skupiają się typowo na lotowaniu, to absorbuje ich czas, więc też jakby ta oglądalność w sezonie spada. Człowiek nie ma motywacji do nagrywania, no ale zaczęła się jesień, każdy by chciał coś oglądać, więc chyba też stąd takie zainteresowanie. Także bardzo wam dziękuję za takie wywołanie. No i postaram się wam coś teraz częściej w tym okresie zimowym pokazywać, co u mnie w hodowli. Dzisiaj kilka nowości wam pokażę. Kilka takich według mnie ważnych wskazówek, jeżeli chodzi o pierzenie. Także zapraszam was do oglądania. Startujemy. To zacznijmy sobie właśnie od tego propolisu. Ostatnio mi wpadło takie ciekawe nagranie, że aktualnie badania dowiodły, że propolis ma takie właściwości uruchamiania w organizmie jakby układu immunologicznego. Czyli że ten organizm jakby czuje się, wchodzi w taki stan alarmowy, że musi walczyć z jakimś tam patogenem, nie? No, określenie naturalny probiotyk, no to wam nie muszę, antybiotyk, to wam nie muszę już o tym mówić, bo to chyba większość ludzi o tym wie, ale też taką ciekawostką, którą się ostatnio dowiedziałem, to jest to, że przy podawaniu antybiotyków, jeżeli się podaje propolis, to antybiotyk potrafi mieć dziesięciokrotnie skuteczniejsze działanie niż w przypadku podawania samego antybiotyku. No, to mnie naprawdę zaciekawiło, ale też jeszcze dla mnie ważną rzeczą jest to, że nie można za często też stosować propolisu, bo to jest na zasadzie takiej, że on jakby uruchamia proces jakby ten immunologiczny, czyli tak jakby w organizmie włącza się alarm, że z czymś trzeba walczyć i takie podawanie całoroczne, tak zresztą rok temu robiłem też w sumie, to niekoniecznie jest dobre. Lepiej to zrobić raz na, nie wiem, 3 tygodnie. Muszę to jeszcze przemyśleć, ale na pewno po lotach to jest coś fajnego, bo w kabinie no to akurat uruchomienie takiej procedury w tym gołębiu, można powiedzieć, do walki, do zwalczania jakichś patogenów z kabiny, to się może sprawdzić. Jak widzicie, u mnie gołębie no, rozpierzone, krasy w pałkach. No, jestem tu już tak po selekcji dosyć konkretnej, ale jeszcze coś tutaj wyrzucimy. Chcę mieć bardzo mało gołębi, bo brakuje mi czasu. Wydaje się bardzo często, że jeżeli się tam nie ma różnicy, czy się ma 100 gołębi, czy 10, i tak się robi to samo. No zgadzam się, że robi się to samo w momencie, kiedy się wstaje i idzie do gołębnika. No to ta sama droga. Ale wbrew pozorom, jak jest więcej gołębi, jest więcej sprzątania. Też tutaj ten gołębnik nie jest za duży. Przy pierzeniu, tak jak teraz, no świeże powietrze to jest podstawa. Więc no, ta kubatura też nie może być, musi być odpowiednia do odpowiedniej ilości gołębi, dlatego już na tym etapie teraz, z reguły tam do zimy się tak powoli próbowałem rozstawać z co niektórymi, ale w tym roku no, zacząłem bardzo wcześnie. Tu jest 30 gołębi po sezonie gołębi starych. Sezon, jeden z najgorszych jak w mojej karierze.
No, ale w tym roku nie przyłożyłem się w ogóle. Ambicje były na początku sezonu, ale ciężko wszedłem w sezon po prostu. Gołębie przychorowały mi po prostu przed samym lotem i odbiło się to na wyniku. A tak jak wam opowiadałem, chciałem tylko lotować pierwsze kilka lotów, więc tutaj aż nie było nawet czym później, że tak powiem, gonić. Lotów by nie było wystarczająco. I czy te gołębie po prostu doszły do siebie, to już musiałbym kończyć ten sezon, więc po prostu tak na lajcie sobie poleciałem, bez większych wyników. Złączyłem gołębie po czwartej 500-ce, ale nie puszczałem młodych. Tu jest tylko jeden taki młodziak, który mi wyszedł po karym. A tak to sztuczne jajka. Teraz miały trzecie jajka i no już tutaj są cele pozamykane. Tutaj niektóre jeszcze mają jajca. O, patrzcie, jakie tu sobie usadził gniazdo samiec. Ale one, jak mi już tutaj zejdą z tych sztucznych jajek, to już te cele zamknę. I chyba w tym roku już nie będę przepuszczał gołębi. Po prostu rozdzielę samce, samice w gołębniku młodych. I no i tak to będzie wyglądało na tą chwilę. Jestem przed karmieniem. W tym roku skorzystam z doświadczenia hodowców Marka i Marcina Rzepki z naszego okręgu. Oni do tej pory mieszali na indywidualne zamówienie swoją taką recepturę w zewnętrznej firmie, która no, dla nich robiła konkretny rodzaj karmy, ale jak zauważyliście, już ta karma zaczyna być dostępna pod normalnie logiem firmy Polmark na rynku. Nie wiem jak w internetach, no ale u nas tu lokalnie możemy sobie taką karmę już ogarnąć. No, dla mnie podstawą ogólnie pierzenia to jest dobra karma. Lepiej mieć, nie wiem, mniej gołębi niż mieć dużo gołębi i dawać im tylko pszenicę i jęczmień po sezonie lotowym. No, gołąb już musi teraz bardzo dobrze zjeść. Budulcem pióru gołębi jest przede wszystkim białko i to jest ważne. Siarczany, niektórzy kupują kwiat siarczanu jeszcze do pierzenia gołębi. Ze zbóż dużo siarczanów ma pszenica, no ale też gołąb właśnie w tym okresie pierzenia, no to też jest dla niego intensywny czas, ten organizm no musi wytworzyć odpowiednią ilość suplementów, żeby się po prostu pięknie wypierzył, co wiąże się z też intensywnym zużyciem wątroby, dlatego tutaj jest też bardzo dużo ostropestu, pszenicy, groszków, ale jak widzicie, no groszki bardzo wysokiej jakości. Często widać w tych karmach, że te grochy są takie pomarszczone. Pamiętam jeszcze na filmach pana Głazika z Primy, on to fajnie też tam tłumaczył, więc no tu dlatego mi się ta karma bardzo podoba. No i też nasiona oleiste, widzicie ile tutaj jest konopi. Konopia no sama z siebie jest też droga. Siemię lniane, rzepak, takie podstawy. W tym roku bardzo mało mieszam suplementów takich dodatkowych. Po prostu gołębie dostają dobrą karmę. Nie rozcieńczam jej praktycznie z niczym. Zobaczymy, może teraz na tym takim intensywnym pieszeniu też pokrywowym to będę dawał typowo tą karmę, później może ją jeszcze zacznę tak już w grudniu rozcieńczać sobie coś tam z jęczmienia takiego obitego, no tą karmą, którą z Flornasa bardzo często stosuję, odtłuszczającą, nie? Tam im tu damy, zobaczymy jak one sobie tu będą. Mam przygotowany w wiadereczku, żeby tata tutaj miał prościej. Ma wyliczony kubek, jest na 20 gołębi. Acia, 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 acia. Po sezonie w tym roku też po sezonie młodych fajnie pokazują mi się te czerwone gołębie i połowę. Zobaczymy.
Miałem tutaj takie trzy linie dominujące, z jedną linią niestety się już pożegnałem. Z racji tego, że no, trzeba iść do przodu. No jednak te gołębie przy takim rzetelnym chodzeniu pokazywały się, ale ja mi brakuje czasu, więc staram się mieć gołębie, które nie wymagają aż takiego dużego doglądania stada. No tamte gołębie miały taki charakter specyficzny, samce cel mnie obejmowały. Często trzeba było właśnie tam pilnować, żeby ich drugi samiec gdzieś tam nie przegonił. One tak obierały te cele do dwóch lat nawet, więc to już trochę przesada. Więc no, z tych dwóch samców wysłałem jednego na 500 km na lot i no, on już nie wrócił. A drugi samiec taki, no to najstarsze dwa samce, które miałem. A właśnie, powiem wam też ciekawostkę, bo jego dałem w sumie do rozpłodu w tym roku, jeszcze był w rozpłodzie, ale do wiosny, wiosna, no pierwsze dwa lęgi, czyste jaja, więc po prostu był jako mamka, wychowywał mi młode po innych gołębiach. I na końcu zakoszowałem go od strzała, z rozpłodu, zakoszowałem go na 300 km. Przyszedł na drugi dzień rano, jak mieliśmy w niedzielę lot, to przyszedł na drugi dzień rano. No, to stwierdziłem, że kurczak, puścimy go jeszcze do rozpłodu. Nie lubię się z takimi zasłużonymi gołębiami rozstawać za szybko. Więc puściłem go do rozpłodu i wiecie co, od razu jajka naniosły, jak po tym jego powrocie, samica jego była w rozpłodzie, naniosły sobie jajka i od razu zależenie 100%, czyli wiecie co, no wychodzi na to, że gołębie, które są no, trzymane, nielatane, to często no, tracą tą płodność. Gołąb jednak jest stworzony do latania, to już jest całkiem inna witalność takiego gołębia, który lata, no. Po krasym to widać, ale krasym, nie wiem, czy właśnie go nie przerzucę do rozpłodu, mi drażni. Tu są dwie cele zamknięte, bo tak, to jest jego cela, to jest jego cela, to jest jego cela, chociaż nie, tutaj już samiec sobie wybronił, ale tutaj była straszna walka na wiosnę o to, a tamta cela to jest od lat jego, nie? Tylko przyfiluję jakiegoś słabszego samca, to go zaraz po prostu wygoni z tej celi, nie? Więc drażni mnie troszeczkę, więc i chyba po sezonie przerzucę go do rozpłodu. Tym bardziej, że teraz tam mam w rozpłodzie chyba 7 samców. I zastanawiam się, czy dać Karego, już zakończyć mu karierę, czy dać Krasego. Po Karym by mi zależało, żeby puścić więcej młodych, bo no, pokazuje się, krótko mówiąc, coś po nim. Po Krasym, no, mega zasłużony gołąb, dał mi bardzo dużo szczęścia, ale niestety lotnikiem był bardzo dobrym, ale w rozpłodzie totalna, jak to mówi Many, totalna padaczka. Nic nie przekazuje. Aczkolwiek całe życie był z jedną samicą. Teraz w tym roku miał inną, młodą, roczną samicę, ale zginęła mi na pierwszym locie. Młodego dałem koledze do oddziału, to mówi, że też zginął. A w sumie to nawet mi się już nie chce testować młodych po nim. Będzie jako zasłużony lotnik na emeryturze. O, tak bym powiedział. Pokażę wam jeszcze tutaj parę innych nowości z gołębnika. Chciałem zrobić taki zlepek, akurat kręciłem kilka innych wątków, więc myślę, że jakoś mi się to uda połączyć z sensem. Dawno nie nagrywałem, więc wyszedłem z sprawy. Musicie mi tu wybaczyć, że tak powiem, prowadzenie tego, ale mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będziemy się coraz bardziej rozkręcać. No o tej porze to wszystko się pcha do środka. O tej porze roku oczywiście. Wiadomo, przed zimą każdy tam gryzoń szuka sobie miejsca do zimowli i no pchają się myszy jak
jadli. No jeszcze jak się ma taki ruścik, jak tu gołębie jedzą, przerzucają, nie wiem, czy będzie widać. Będzie coś widać. No to one tu mają niebo. No i po niebiańsku też je tutaj to karmiam niebieskimi saszetkami. No widzicie, zjadł już trochę. Dołożyłem ostatnio 3 sztuki, ale widzę już, no nie są jedzone. Czekają na następną turę lokatorów. Ale w sumie wam pokażę, gdzie zamawiam trutkę dla myszy, szczurów. No to w gospodarstwie to jest nieodzowna rzecz. Trzeba to mieć na bieżąco, żeby sobie w takich miejscach wybranych cały czas uzupełniać trutkę, nie? Wtedy to się tak nie namnaża. Jak widzicie, gołębie się pierzą dosyć ostro. O, ten sam jest mi teraz przyszedł. To jest roczniak. I doszedł mi tydzień temu. Po lotach, a zginął na trzecim locie. No, w strasznych warunkach był przytrzymywany. Albo po prostu... ktoś go trzymał dłuższy czas. Ma, widzicie, znacznik z numerem telefonu. Dzień wcześniej wszedł pod Krakowem do hodowcy i hodowca założył mu numer telefonu. I oddzwoniłem, podziękowałem. Ostatnio ogólnie miałem bardzo dużo telefonów, jeżeli chodzi o gołębie. Zgubiłem 10 gołębi z lotu młodych, to na 10 gołębi miałem 7 telefonów. To szok, że tak dużo. O, widzicie, jak się tu pierze gościu. Dobra, pokażę wam, akurat mi dzisiaj przyszła paczka, pokażę wam, co zamawiam, jeżeli chodzi o trutkę na gryzonie, ale jeszcze mam taką nowość, którą muszę zastosować, ale to już wam za chwilkę opowiem. Więc tak, trutkę, którą wam chcę polecić, to ta Ratimor, tylko saszetki niebieskie, bo są mocniejsze, czerwone są słabsze. Ona jest w takim woreczku, ja sobie ją przysypałem, mam takie stare wiadereczko z innej trutki, ale no wolę to wiaderko z racji tego, że jest wygodniejsze w utrzymaniu tego. No uważam też, że jak otworzę worek, to mi może wywietrzeć. W tym mi nie wywietrzeje, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, właśnie takie szczypce. Powinno się tą trutkę podawać przez szczypce, żeby nie zostawiać zapachu ludzkiego na tych saszetkach, bo niekoniecznie będą chciały gryzonie to jeść. Stosuję ją już no parę lat. Kupuję ją na sklepie odstraszanie.pl. Bardzo fajny sklep. Oni ogólnie się specjalizują w różnych rzeczach, jeżeli chodzi o nawet i kuny do samochodów. No zresztą zaraz wam pokażę jeszcze. O, mamy od nich uloteczkę. Ta trutka była na promocji przynajmniej 2 tygodnie temu. Kosztowała tam 43 zł, więc niedużo. Ubi, Robala mają. No, wszystko są dystrybutorem marek No Press. To, o, No Pest, przepraszam. I z tej firmy skorzystałem. Ratimor, no to z tej korzystam. Z tych jeszcze nie korzystałem. No ale zobaczymy. Wszystko przede mną. Wracając do tej firmy, właśnie No Pest. No mam, hoduję też drób i mam problem z ptaszeńcem kurzym, ja to jak wszyscy drobiarze, ale to też wyczytałem, że to też jest myślą o gołębiach. Przetestowałem sobie doraźnie taki środek na oprysk na roztocza, świerzbowca i ptaszeńca właśnie kurzego. Z takiej buteleczki 65 litrów można te płynu wyrobić. Ja zrobiłem sobie dziesiątaczka do takiego opryskiwacza, jak do ogrodu. To wszystkie pomieszczenia opryskałem, a kurniki nawet 2 razy. I jak to działa? Tu nie ma w sumie substancji czynnej. O, tutaj nawet jest opisane, że kurniki, terrarie, gołębniki. Nie ma substancji czynnej, tylko są takie grupy, jest taka grupa silikonów, tak bym to nazwał. I te silikony po prostu wraz z tym opryskiem, jak osiadają na tym robactwie, to one zatykają im układ oddechowy, no i tak one właśnie giną, nie? No, tylko tutaj jest, można to stosować w obecności zwierząt, nawet jakby ktoś chciał, z tego co wyczytałem. Minus tego taki, doraźnie u mnie zadziałało, ale minus tego taki, że jednak ptaszyniec, to dziadostwo też lubi siedzieć za kamarkach. Jak dobrze się tego nie spryska,
no to za jakiś czas to wyjdzie po prostu i się rozmnoży na nowo. Dlatego dostałem tutaj paczkę nową i tu już mam inny oprysk. No tu już jest, to jest typowy truciciel, truciciel, i tutaj jak widzicie nawet już piszę o tym. To też jest super dla gołębników, tylko to działa w taki sposób, że tak, te, które są już w gołębniku, kilim, i za 3 tygodnie, jak się wyklują, do 3 tygodni działa, czyli ogólnie, no tak licząc, do około 2 tygodni, jak się wykluwa nowe pokolenie, to też je kilim, nie? Docelowo też, nie wiem, czy tu akurat będzie pisało, tutaj akurat rozcieńcza się 50 ml latające, tak, 5-10, a dobra, nie będę wam czytał tego, o jest, od 50 do 100 ml, o, to na roztocza, ale też ta dawka 50 do 100 ml na 10 litrów, to ona też działa dobrze na takie karaluchy, a oj, te karaluchy to mnie tak wkurzają w gołębniku młodych, bo na ruszcie to tego nie uświadczy, ale w gołębniku młodych, jak mam karmidełko i podłogę pełną, no to one często pod korytkiem mi się tam namnażały. No to już mam na to sposób, aczkolwiek no o tej porze roku to akurat ich już dużo nie ma, ale roztocz i tych innego dziadostwa, no to jest dużo w gołębniku i docelowo no przy pierzeniu uważam, że no, musicie o tym myśleć, żeby też zabezpieczyć cały gołębnik. No, dlatego też ja sobie to z myślą wziąłem. Z taką myślą wziąłem dla siebie. Bo my często psikamy te gołębie po prostu doraźnie, żeby im zlotek po prostu te piórojady i wszoły zniszczyć. Ale to tak czasem mam wrażenie, że to jest takie zakładanie czystych skarpetek na brudne nogi, nie? Przyczyny, że tak powiem, nie niszczymy, więc zapraszam was do tego sklepu odstraszanie.pl. Ja z nich korzystam i jestem bardzo zadowolony. I jeszcze taka ciekawostka, ziemia okrzemkowa, to stosuje się często u papug. Tak kiedyś właśnie na to też wpadłem, ale docelowo jeszcze później o tym przypomnieli mi chłopaki od gołębi zamojskich. Też stosują, rozsypują to na podłodze i z taką myślą też u siebie to wziąłem docelowo, u drobiu to nawet do karmy dokładają, ale ja do karmy tego nie dodam u gołębi bynajmniej, chyba że do osuszania w sumie teraz pomyślałem. No ale pomyślimy. Krótko mówiąc, jak wyczyszczę sobie teraz gołębnik na CITO, podkurzam i będą, wyczyszczę kurz, czyli ten puder gołębi i nie tylko z tych zakamarków, to wolę sobie uzupełnić, wypełnić je właśnie tą ziemią okrzemkową. Ona docelowo niszczy pancerzyki tego całego ustrojstwa, robactwa i tak te robaki giną, a z karmą to nawet i w układzie pokarmowym potrafi zrobić porządek. Ogólnie nie jestem zwolennikiem stosowania takich pudrów w gołębniku, pudrów takich, jak to nazwać, pyłków, o, zresztą nieraz na Twoich filmach o tym mówiłem, a jeżeli się ma bardzo dobrą wentylację, no to można ewentualnie próbować się bawić, no ale w innych przypadkach, no to uważam, że no jednak te drogi oddechowe dostają. I ten puder się po prostu odkłada. Gołąb też ma bardzo dużo worków powietrznych i tam to wszystko zalega. U kur oczywiście to tak destruktywne nie jest, zresztą kury się nie ścigają. U gołębi no każdy detal jest ważny, nie? Ale no zastosuję i tu, i tu. Zrobię to albo w formie oprysku, bo czytałem, że można to po prostu, ta ziemia okrzemkowa, nie widziałem, muszę ją, ale pokażę wam może, jak pryskam tym i tym, tym środkiem, jakie mam spostrzeżenia, jak tym pryskałem, to w ogóle nie śmierdział, więc no, rzeczywiście widać, że nie jest jakiś destrukcyjny, tutaj no to zobaczymy. No i tą ziemię okrzemkową też ocenimy, ale już widzę po opakowaniu, że jest to taki puder, więc dlatego można korzystać z oprysku, jeżeli chodzi o
o to rozwiązanie, więc będziemy testować. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. A właśnie, zrobiłem taką dogrywkę, bo tam na jednym z filmików mówiłem, że pokażę wam, jak dokonuję oprysku w gębniku, ale niestety nie będę tego robił, z racji tego, że no teraz w całej Polsce mamy pogodę, jaką mamy, jest bardzo deszczowo i mokro, a zalecenie jest, żeby dokonywać tych oprysków. Jak jest bardzo dobra pogoda, jak jest sucho, wtedy to lepiej działa, więc zostawimy sobie to na kolejny odcinek. Pozdrawiam was serdecznie, cześć.